Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry oczywiście, jak zwykle witam bardzo serdecznie i to słowo serdecznie ma wymiar taki bardzo konkretny, ponieważ rozpoczęliśmy, jak Państwo wiedzą, jak wszyscy wiemy, kilka dni temu nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, a właśnie ten miesiąc jest poświęcony sercu, sercu Jezusa, sercu, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas, to właśnie w tym miesiącu, każdego dnia odmawiamy, ewentualnie śpiewamy litanie Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak jak w maju litanie do Matki Bożej, tak właśnie w tym miesiącu właśnie tę cudowną litanie do serca. A jak wiemy, serce to nie tylko symbol miłości, ale to właśnie to przesłanie, które niesie w sobie ten bardzo ogromny ładunek miłości, tej miłości szczególnie przebaczającej. Dlatego też w tym miesiącu pamiętajmy o litanii do serca Jezusowego, pamiętajmy o tym, żeby to słowo serce było w naszych ustach jak najczęściej i żebyśmy rozpamiętywali jego treść, a jest to treść bardzo naprawdę, bardzo bogata, ale też bardzo odpowiedzialna. Kochani, no właśnie, jest już 6 czerwca, czy dopiero 6 czerwca, zatem mamy pierwsze dni tegoż miesiąca, ale proszę zauważyć, że te pierwsze dni miesiąca były bardzo bogate, choćby 1 czerwca, o czym jeszcze raz wspominam, to Dzień Dziecka. No i oczywiście 3 czerwca to bardzo ważna uroczystość, uroczystość kościelna, ale także dzień wolny od pracy, uroczystość, jak to mówimy krótko i tradycyjnie, Bożego Ciała. Poprawna nazwa tej uroczystości to uroczystość Najświętszych Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jest to właśnie uroczystość, która pozwala na to, żebyśmy oddali publicznie cześć Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. On od nas takiej czci domaga się publicznej czci, mówi wyraźnie. Jeżeli ktoś do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeżeli ktoś mnie zaprze się przed ludźmi, do tego ja zaprę się przed moim Ojcem, który jest w niebie. My publicznie wyznajemy Chrystusa zawsze, gdy idziemy do kościoła, inni nas widzą. Publicznie wyznajemy Chrystusa i wiarę w Niego wtedy, gdy żegnamy się, na przykład wsiadając do autobusu, czy wysiadając z autobusu. Publicznie wyznajemy wiarę Chrystusa, gdy przychodzimy obok kościoła i kłaniamy się Chrystusowi, uchylając czapkę, ewentualnie kłaniając się, jeżeli chodzi o kobiety, bądź też czyniąc znak Krzyża Świętego, bądź też zachodząc, chociaż, jak to się mówi, na krótki, mały pacierz. To publiczne wyznanie wiary jest bardzo ważne, tego od nas Chrystus domaga się i takie urzędowe wyznanie żeśmy właśnie złożyli, uczynili w ubiegły czwartek, czyli w uroczystość Bożego Ciała. Jesteśmy zatem w oktawie Bożego Ciała. Oczywiście ta oktawa ma wymiar tradycyjny, jak wiemy są 3 oktawy. Jest oktawa z racji świąt wielkanocnych, z racji świąt Bożego Narodzenia i z racji też właśnie Bożego Ciała, chociaż tamte 2 oktawy były oktawami takimi pełnymi, że tak powiem, liturgicznymi, natomiast ta oktawa ma, jak powiedziałem, też wymiar tradycyjny. W każdym razie taką oktawę też zauważamy i też taką oktawę szanujemy każdego dnia. Uroczystość procesyjna wokół kościoła czy w kościele. Oczywiście pamiętamy o tym, że wszystko to ma miejsce w atmosferze pandemicznej. To właśnie to Boże Ciało, które przeżyliśmy i warto też zauważyć, kochani, że najbliższy piątek będzie to uroczystość kościelna, uroczystość właśnie Najświętszego Serca Pana Jezusa i w takim dniu nie ma postu, można spożywać pokarmy mięsne. No właśnie, idziemy dalej. Gdy będziemy w kościele, bądź też gdy byliśmy, no proszę zauważyć, jest już 10 tydzień zwykły i wtedy zauważymy, czy usłyszymy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znowu się zbierał, tak, że nawet nie mogli się posilić. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówi im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeżeli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero
dopiero wtedy dom jego zagrabi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się dopuścili ludzie, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nikt nie odpuszcza, nie otrzyma odpuszczenia, lecz winie z grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i twoi bracia szukają ciebie. Odpowiedział, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Kochani, no właśnie jesteśmy w okresie zwykłym, a okres zwykły to właśnie ten czas, kiedy Jezus publicznie naucza, kiedy spotyka się z ludźmi, kiedy od nich doświadcza bardzo wiele serca, ale doświadcza też bardzo wiele nienawiści, choćby właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, zobaczmy, nie było to miłe na pewno dla Jezusa usłyszeć słowa odszedł od zmysłów, a więc zwariował. Byli tacy, którzy w ten sposób traktowali Jezusa, którzy w ten sposób Jego postrzegali. No i oczywiście Jezus wtedy to im wyjaśnia, chociaż jak widzimy, nie obraża się. Każdy człowiek ma mieć prawo zdanie swoje, zdanie czasem negatywne, czasem pozytywne, czasem bardzo przykre. Na tym też polega wolność, czyli oby tylko ta wolność nie przychodziła w tak zwaną swawolę. No i właśnie idziemy dalej. Właśnie Jezus w ostatnim zdaniu Ewangelii, bo tutaj mówią ludzie, że przyszli twoi bracia i twoja matka, no i wtedy Jezus odpowiada w ten sposób, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. Spoglądając na nich, siedzących dookoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostry i matką. Kochani, módlmy się o to, byśmy byli siostrami i braćmi dla Jezusa Chrystusa. A kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy będziemy pełnili wolę Bożą. A jaka jest wola Boża? Oczywiście przykazania Boże, Ewangelia i słuchanie tego, co do nas mówi Bóg, słuchanie tego, czytanie tego i rozważanie tego, co znajdujemy w tej świętej księdze Pisma Świętego, zarówno Starego, jak też Nowego Testamentu. Kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Bądźmy dla Jezusa matką, siostrą i bratem i módlmy się o to, byśmy stanowili tę wspaniałą ludzką rodzinę, na czele której zasiada On, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, czerwcowy, rozpoczynający się tydzień, który wprowadzi nas w atmosferę wakacji, w atmosferę urlopów, w atmosferę czasu, w atmosferę po prostu pełni lata. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.